Ale że ja lubię to winobranie. Przede wszystkim za to, że mogę oglądać i słuchać fantastycznych koncertów i rozmawiać z bardzo ciekawymi artystami. Wojciech Wojda w naszym studiu, zespół Farben Lere. Witam serdecznie. Cześć, bardzo, bardzo nam miło. Zespół 36 lat już istnieje. Okrągła 36 rocznica. Tak jest. Jestem ciekaw, jak się ma punk rock w latach 20. XXI wieku? Ja myślę, że zespół Farben Lere, kiedy powstawał, to może dużo więcej wagi przywiązywał do tego typu nazewnictwa i tego typu sytuacji a la punk rock i tym podobne. Dzisiaj raczej gramy muzykę i na tym się koncentrujemy, więc trudno powiedzieć, jak się miewa punk rock w XXI wieku, tym bardziej, że umówmy się, pokolenie, które robiło punk rocka, to dzisiaj już jest starsi panowie grający muzykę. Natomiast wśród nowych zespołów wydaje mi się, że trudno znaleźć coś ciekawego, interesującego, dlatego, bo poszli w inne kierunki muzyczne, mówię o młodych ludziach. Więc powiem tak, jak to się kiedyś mówiło, stare panki nie rdzewieją, czyli stare punkowe zespoły sobie radzą, a młodych za bardzo nie widać. Ale Farben Lere ma się kilka fantastycznie, ponieważ mamy ciekawe czasy. A zawsze w punk rockowej muzyce chodziło o teksty i o ten przekaz, a mamy czasy ciekawe, więc jest o czym śpiewać, prawda? No myślę, że i władza, i politycy dbają o to, żebyśmy mieli o czym pisać i to faktycznie już był taki moment, że po 89 roku wszyscy drapali się po głowie to, co teraz będzie, o czym będziemy pisać. Okazało się, że jednak głupota ludzka nie zna granic. I z drugiej strony też nie zależy od epoki, tylko zawsze jest wszechobecna i zawsze jest czym walczyć, zawsze jest o czym pisać i zawsze jest zawsze są tematy, które można podnieść i można się nad nimi zastanowić. Taka jest rola artystów, taka jest rola Farben Lere, że my dajemy pewne rzeczy do przemyślenia, przedstawiamy swój punkt widzenia, ale nie narzucamy go słuchaczom, więc każdy interpretuje nasze teksty na swój sposób, albo je lubi, albo ich nie lubi. No ale czasem aż trudno się nie zgodzić, na przykład utwór Kamienie rozpoczyna się słowami całkiem zdrowy organizm podzielił się prawie na pół. Ludzie stali się kamieniami, a między nimi mur, bo to o to dokładnie, chodzi. Dokładnie. I zastanawiam się, czy na przykład taka okazja, jak takie winobranie, gdzie nie tylko koncerty, ale nie wiem, jakaś taka okazja do wspólnej zabawy. Integracja. Właśnie, czy to nie jest ta integracja i ta jednak ratunek trochę dla naszego narodu? Oczywiście, że nawet nie narodu, myślę, że świata, bo w tej chwili generalnie wszystko się toczy w internecie, wszystko się toczy w sieci, wszystko się toczy wirtualnie, a życie gdzieś przechodzi bokiem. I w związku z powyższym to na pewno wychodzenie na ulicę, spotykanie się z ludźmi to jest to, czego mi dzisiaj brakuje w obecnej rzeczywistości. Za dużo alternatyw się pojawiło, czyli kanały telewizyjne, gry komputerowe, internet, to wszystko to są nie tyle złodzieje czasu, co zabieracze czasu, którzy zabierają ten czas cenny i za mało go mamy dla siebie, na spotkania, na rozmowy i nawet na wypicie przysłowiowej lampki wina. W związku z powyższym to faktycznie takie imprezy jak ta, to jest dobry kierunek, właściwy. Ludzi trzeba wyciągnąć z powrotem z domu, zwłaszcza, że pandemia też ich skutecznie przymknęła w domu i przyzwyczaiła do tego, żeby jednak w czterech ścianach się zamykać. Więc pora wyjść z domu, pora wyjść na ulicę, pora wyjść bawić się, pora wyjść rozmawiać z innymi ludźmi. Kiedy trzeba, to protestować, ale generalnie myślę, że życie toczy się na ulicy, a nie w domu. Przedostatnia płyta nosi tytuł Stacja Wolność. To jest ostatnia autorska. Ostatnia autorska, tak, bo zaraz wyjaśnię o co chodzi. Trudno się nie zgodzić i zresztą cieszę się, że to hasło Wolność gdzieś się pojawia i o tym też śpiewacie. Ale właśnie, ostatnia płyta to pieśni XX wieku, czyli postanowiliście odświeżyć, tak? Nie wiem, nagrać na nowo swoje utwory. Jak te utwory właśnie z XX wieku teraz się sprawdzają? Czy one nadal są aktualne? No i tutaj niestety muszę powiedzieć, że ubolewam nad tym faktem, że piosenki pisane 30 lat temu, które powinny być reliktem przeszłości i powinny tylko i wyłącznie opisywać to, co było, złego zresztą, w tamtych czasach, no dzisiaj brzmią nad wyraz aktualnie. Nawet śmiem twierdzić, że niektóre piosenki, jak Oto Emigranci chociażby, aktualnie niż wtedy, kiedy powstawała. Ale tych piosenek jest więcej, więc to był pierwszy powód, dla którego zdecydowaliśmy się na nowo je nagrać, że uznaliśmy, iż teksty jak najbardziej się odnajdują w rzeczywistości współczesnej, więc nie jest to tak naprawdę odgrzewanie kotletów, tylko to jest
udowodnienie, że jednak niby życie się toczy, karuzela się kręci, ale pewne rzeczy, pewne nawyki, pewne złe cechy, pewne złe rzeczy niestety dalej trwają, dalej funkcjonują, a czasami się mają niezbyt, co jest dobrym dla nas, czasem się mają zbyt dobrze. Więc to jest jeden powód. Drugi powód był taki, że mieliśmy 35-lecie, chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego, coś innego, coś w miarę oryginalnego i świeżego. To był taki pomysł. A trzeci powód był taki, że część z tych piosenek z pierwszych czterech płyt nie doczekała się z przyczyn obiektywnych dobrego brzmienia, bo wtedy zespół po pierwsze trochę gorzej grał, a po drugie nie dysponował sprzętem, który mógł odzwierciedlić to, co chcieliśmy przekazać. Czyli można powiedzieć, jak nie lubiliśmy, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, więc graliśmy na tym, co mieliśmy, a nie na tym, co chcieliśmy. Teraz się czasy o tyle zmieniły, że dostęp do sprzętu, również zespół Farbenler jakby jest zespołem, który funkcjonuje z muzyki, więc już dzisiaj mamy sprzęt taki, jaki chcemy, gramy na tym, co chcemy, więc uznaliśmy, że kilka piosenek zasługuje na to, żeby je na nowo potraktować, na nowo odświeżyć i zaprezentować czasami w zupełnie nowej odsłonie. Bo kilka kawałków brzmi podobnie jak w oryginale, a kilka całkowicie inaczej. Z okazji 35-lecia jeszcze ukazała się płyta Friends for Friends. Tam się w ogóle kilka rzeczy ukazało, bo jeszcze się ukazała winylowa płyta Farbenera akustycznie. Ukazał się jeszcze składanka winylowa Farbenera Sex Bomba, bo oni też mieli 35-lecie w ubiegłym roku. A to, co zostało wymienione, czyli Friends for Friends, to jest ostatnie wydawnictwo, które się pojawiło w tamtym roku. To było na zasadzie ukłonu 35 zaprzyjaźnionych wykonawców czy zespołów, bo tam są i zespoły, i też są poszczególni wykonawcy. Ukłon w stronę Farbenera polegał na tym, że wykonali własne wersje bez narzucania z naszej strony interpretacji, tudzież jakiegoś tam kierunku. Coś własne wersje Farbenera. Tak, wersjach? Dużo zaskoczyło. Nawet nie spodziewaliśmy się, że niektóre utwory można w taki, a nie inny sposób zaaranżować i zrobić. Na przykład Czesław Mozil czy 1.8L to są najbardziej zaskakujące, tak, moim zdaniem, wersje na tej płycie. I dla nas to było miłe, że po pierwsze zespoły poświęciły czas zespołowi Farbenlere i naszej twórczości, a po drugie trochę pokazali w innym zwierciadle to, co my robimy. My mamy na swoją muzykę swoje spojrzenie, a oni pokazali nam inne, że można pewne rzeczy inaczej zrobić, co nie znaczy, że gorzej, ale inaczej. I to, wydaje mi się, że to się udało i płytę polecam każdemu słuchaczowi twórczości Farbenlera, bo na pewno się nie zawiedzie, a zaskoczyć i owszem. Właśnie, też polecam. Też pozytywnie, polecam. Pozytywnie oczywiście. Dużo koncertujecie, też za granicą. Jestem ciekaw, jak na przykład wasza muzyka jest brana, nie wiem, w Dublinie, tak, na przykład, nie? Albo w różnych innych częściach świata. Coś mi się wydaje bardzo polskie, bo przecież muzyka punkowa po polsku. Kurica, nie ptica, Polska to nie za granica, jak ktoś kiedyś mówił. Oczywiście to jest cytat negatywny w kontekście, ale tu chciałem nawiązać tym cytatem do tego, że to różnie bywa z tymi koncertami zagranicznymi, bo na przykład grając w Irlandii, którą wymieniłeś, i grając w Wielkiej Brytanii, której nie wymieniłeś, albo na przykład ostatnio w Holandii, to tak się składa, że tam gram dla Polonii, czyli to są koncerty, które trudno powiedzieć, jakie są odbierane, bo nie słuchają nas Holendrzy, Irlandczycy czy Anglicy, bo wtedy bym mógł ocenić, jak nas odbierają, tylko słuchają nas Polacy, rodacy, którzy wyjechali tam i tam zamieszkali, tam spędzają swój czas. W związku z powyższym, no czujemy się tak jak u siebie tak naprawdę, no bo wszyscy mówimy tym samym językiem, to są ludzie, których też często gdzieś tam znamy z koncertów w Polsce, kiedy jeszcze to bywali, a teraz wyemigrowali, więc to jakoś nie ma tutaj wielkiej różnicy. No może jest czasami różnica, że jest lepiej czasami zorganizowane coś akurat tam, nie tu. Chociaż też bywa odwrotnie. Ale dla mnie najbardziej właściwą odpowiedzią na to pytanie byłoby odniesienie się do koncertów w Niemczech. Mamy niemiecką zaprzyjaźnioną kapelę Dritte Wahl. To są koledzy z Rostocku. I oni grają prawie tyle co my, troszkę krócej. I oni z nami mają taki deal, że jak przyjeżdżają do Polski, to my jesteśmy headlinerem, oni są supportem, a jak jedziemy do Niemiec, oni są headlinerem i my gramy supportem, co tak naprawdę finalnie owocuje tym, że my gramy tylko i wyłącznie dla niemieckiej publiczności. I koncerty, które z nimi graliśmy, czy w Hamburgu, czy w Rostocku, czy w Monachium, czy w Berlinie, czy w Oberhausen, jeszcze paru innych miejscach, to są 99% Niemcy. I tam rzeczywiście już widać pewien skok kulturowy, już jest trochę inaczej. Po pierwsze, tam się możemy bronić tylko muzyką.
bo język polski z całym szacunkiem do języka polskiego to nie jest rozpoznawalny język na świecie, to nie hiszpański czy angielski, więc wiadomo, że oni tam raczej na migi nas traktują, czyli ja śpiewam, a oni się zastanawiają o czym. Chyba że ja zapowiadam po angielsku, no to wtedy coś tam wiedzą, że tam piosenka na przykład o maturze i nic więcej. Mogą się tylko domyślać, czy na wesoło, czy na smutno. To już jest kwestia, czy jesteśmy dobrymi interpreterami, czy nie. Jeżeli interpretujemy coś dobrze, no to pewnie tam się orientują, ale bronimy się muzyką. I to jest dla mnie prawdziwy egzamin dla zespołu, że nie mamy swojego jednego z głównych atutów, czyli tekstu. Musimy się bronić dźwiękami, musimy się bronić wokalem, musimy się bronić perkusją, gitarami. I zdajemy te egzaminy, to znaczy po pierwsze ilość koncertów zagranych w Niemczech o tym świadczy. Gdyby było inaczej, to byśmy po pierwsze my tam chętnie nie jeździli, a co gorsza, byśmy nie byli tam zapraszani. A skoro nas zapraszają, to często, graliśmy tam z 60 koncertów w Niemczech łącznie w ostatnich latach, to chyba źle nie jest. Mało tego, dzięki właśnie kontaktom przyjacielskim z zespołem Dritte Wahl, zresztą oni też są na płycie Friends for Friends, to stało się tak, że teraz niejednokrotnie jeździmy do Niemiec już bez nich, zapraszani przez niemieckich organizatorów i znowu gramy dla Niemców, więc to dla mnie jest najbardziej właściwa odpowiedź na twoje pytanie. Okay. Bo jak jedziemy do Irlandii czy Anglii, to jesteśmy jak u siebie. No to o to mi chodziło. Jakbyśmy grali w Zielonej Górze. Okej. Bardziej Niemcy, jak się okazuje. Tak jest. W naszym przypadku. Dzięki serdecznie za rozmowę i jeszcze poproszę cię o zaproszenie na dzisiejszy koncert, który o 20:00 na Placu Teatralnym. Więc Wojtek Wojda, zespół Farbendere, zanim się za bardzo rozkręcicie w winobraniu, to jeszcze może tam się wstrzymajcie do godziny 20:00, bo o 20:00 wychodzimy na scenę na Placu Teatralnym i gramy, myślę, sympatyczny koncert zespołu Farbendere. Będzie trochę nowszych piosenek, będzie trochę tak zwanej lektury obowiązkowej, więc myślę, dla każdego coś miłego. Widzimy i słyszymy się pod sceną i na scenie o 20:00 na Placu Teatralnym, a potem, jak wiadomo, panowie i panie, idziemy na winobranie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Wielka to przyjemność. Wojciech Wojda był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie. Dzięki.